50 uczniów ze szkół muzycznych z całego kraju doskonali swoje umiejętności podczas 6. edycji ogólnopolskiego kursu gitarowego organizowanego przez Tarnowskie Stowarzyszenie Plus Ultra. Przez 5 kolejnych lat gitarowa edukacja odbywała się w Pałacu w Jarnowicach. W tym roku kurs zadebiutował w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. To skutek wyjątkowego zbiegu okoliczności. Pałac w Jarnowicach, w którym do tej pory odbywał się kurs, został dodany do remontu. Niespełna kilka miesięcy później do użytku oddano Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Wdzięczni jesteśmy gospodarzom, że zechcieli nas tutaj przyjąć. Mamy nadzieję, że rozpoczęta w tym roku współpraca będzie kontynuowana także w przyszłości. Wśród uczestników tygodniowego kursu są gitarzyści w wieku od 9 do 23 lat, a przyjechali tu z całej Polski. Z muzycznej edukacji korzystają uczniowie m.in. z Gdańska, Szczecina, Olsztyna, Warszawy, Łodzi, a także Przemyśla, Krosna, Krakowa, Wrocławia czy Gorlic. Wakacje, wszyscy wiedzą, uczniowie mają problem z ćwiczeniem, bo jest dużo innych rozrywek, mają czas wolny. Więc każdy kurs, kilka dni z rzędu ćwiczenia, wiadomo, udoskonala grę, systematyzuje kilka rzeczy dotyczących gitary, no i dużo, po prostu bardzo pomaga uczniowi bądź dziecku, które dopiero zaczyna, żeby wejść w trans gitary i w sposób ćwiczenia. Oczywiście przedstawia się dużo nauczyła na warsztatach. Zdecydowanie poprawiłam aparat gry, jeżeli chodzi o lewą rękę. Lekcje z panią Anną Pietrzak zdecydowanie mi pomogły. Miałam po prostu niefajne dźwięki teraz. No, widać, że się poprawił. Z gitarą rozstają się rzadko. Odbywające się codzienne zajęcia zaplanowano zarówno w sesji przedpołudniowej, jak i po południu. A w przerwach jest czas, by poćwiczyć indywidualnie. Przede wszystkim na gitarze klasycznej, ale nie tylko. Wkłady są naprawdę bardzo, bardzo pouczające i wyczerpujące. Naprawdę z różnymi, że tak powiem, bardzo znanymi wykładowcami, mistrzami gitary możemy sobie tutaj pograć w sumie jak z osobami, które byśmy znali bardzo długo. Swoją wiedzą z uczniami szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia dzieli się w tym roku 8 wybitnych pedagogów i gitarzystów. Dla młodego człowieka, który zaczyna pracę z gitarą, chce grać, chce pracować z instrumentem. Tego typu spotkania są absolutnie kluczowym elementem jego rozwoju. Nie ma szkoły, która jest w stanie dać tyle młodemu człowiekowi w tak krótkim czasie jak kurs. Zadanie takiego kursu wcale nie jest to, żeby ze wszystkich tych dzieci, które przyjechały, ale jest przecież mnóstwo tutaj, żeby zrobić z nich wirtuozów gitary, albo nawet gitarzystów czy muzyków. Absolutnie nie. Te dzieci mogą robić w życiu zupełnie coś innego, ale jestem przekonany, że przez to, że jeździli wcześniej do Janowic, a teraz przyjechali do Lusławy, za rok się jadą jeszcze gdzieś na tego typu kurs, jestem przekonany, że w przyszłości, wykonując swój zupełnie inny od muzyka zawód, będą mieć szacunek dla muzyki, dla muzyków, dla artystów, będą wspierać ich, kupując płyty, nagrania, chodząc na koncerty. Jestem absolutnie fanem takich wydarzeń. Jestem pod wrażeniem tej imprezy i to naprawdę zaszczyt, że mogę tutaj być. Tak, a teraz spróbuj zdenerwować to. Ja muszę troszeczkę się zdenerwować. W ciągu całego kursu każdy z uczestników ma przeciętnie 7 lekcji indywidualnych, a ponadto bierze udział w kilkudziesięciu lekcjach w charakterze biernego obserwatora, korzystającego z uwag mistrzów. Kiedy byłem uczniem szkoły muzycznej, moja pani profesor mówiła zawsze, muzyk, prawdziwy muzyk nie ma wakacji. I już wtedy tak intuicyjnie wyczuwałem, że tu nie chodzi o jakieś brutalne zmuszanie dziecka do pracy w czasie wolnym, tylko że muzyka jest moją pasją i od pasji nie ma urlopu. Tak, nie, tak jak od miłości nie bierze się wolnego, czy wakacji nie ma. Tak samo od pasji muzycznej.
tylko że wtedy, kiedy byłem uczniem szkoły muzycznej, nie było takich kursów. W związku z tym ta moja praca mogła być niekoniecznie przynosić dobre efekty, bo sam sobie byłem mistrzem i uczniem. Teraz na takim kursie jak ten, w świetnych warunkach i bardzo przyjaznej atmosferze, młodzi ludzie spotykają nowe idee, nowe pomysły, spotykają świetnych pedagogów, z którymi nie mają przecież okazji na co dzień pracować, bo to są wykładowcy często akademii muzycznych. I zwykle dla nich taki kurs jest po prostu katalizatorem w muzycznym rozwoju. Dla mnie osobiście jest bardzo ciekawe to, że część przynajmniej uczestników, a to spora część, czy jeszcze z roku na rok, możemy wtedy my wykładowcy możemy śledzić ich postępy, stwierdzić, czy takie postępy są, ponieważ ich znamy, ja przynajmniej kojarzę tutaj sporą część z zeszłych lat, to mogę nawiązać nawet do pracy, którą wykonywaliśmy w zeszłym roku, czy przed dwoma laty, mogę nawiązać do ćwiczeń, które zadawałem wtedy i sprawdzić, jak to zostało zrealizowane. W rzadkich, wolnych od gitary chwilach jest okazja, by odpocząć na sportowo lub oddać się pasjom plastycznym w ramach profesjonalnie prowadzonych zajęć. Wieczorami na pierwszy plan powraca muzyka. Na koncertach wewnętrznych grają ci najbardziej odważni, bo publiczność jest tu szczególnie wymagająca. Kulminacyjnym elementem kursu są koncerty gitarowych gwiazd. Nie inaczej będzie także w tym. Wszystko za sprawą wybitnych solistów, kameralistów oraz znakomitej orkiestry, który niebawem już za chwilę w tej sali będą Państwo mieli okazję posłuchać. Niewykluczone, że będziemy mieli dla Państwa także pewną niespodziankę. Wierzę, że wrażenia będą naprawdę przyjemne.